A, bo ty nagrywasz. Ja jestem aniołem stróżem waszym. Dziękuję ci bardzo. No dupa już. Ze złej drogi cię sprowadziłem. Krzysiek Rutkowski, numer 244. Ja przyjechałem pod Nowego Dworu Mazowieckiego. Sekund, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ruszacie! Powodzenia, ruszajcie! Hej, hej! Witam, skarpetki kolorowe. Tak, a jak? Jak mówisz... Elektryczne. Co się nie przejedzie, to się do wygląda, nie? Oczywiście, a najważniejsze jest dobrze wyglądać. Ci na uściu mam teściu, więc mi... Jesteś bardzo blisko. Mam żonę ze Świnoujścia, spotkaliśmy się razem na studiach. Czyli rozumiem, że wracasz rowerem do Świnoujścia. Nie, może innym razem. Nie, bo to tak organizatorzy sugerują, żeby jeszcze raz być na mecie. Nie, chyba już nie wiem, czy bym to przeżył. No, to może następnym razem. Chcesz byś przeżył, ale pytanie jeszcze w jakimś zdrowiu. To jest moje pierwsze ultra. Czyli debiut w takim imprezie. Dokładnie tak. Wyglądasz na dość rozsądnego człowieka na pierwszy rzut oka, ale co cię to przygnało? A czy wiesz co, chciałem wziąć w zeszłym roku udział. Trochę się przestraszyłem od strony covidowej, czy będzie hotel czynny, tak? Ta część cała hotelowa. A przywiało mnie co? No, ja już triatlon mam za sobą. Biegi, rower się przerzuciłem, dużo szosy. A teraz postanowiłem zrobić coś nowego. A, czyli po prostu wszystko, co wytrzymałeś, nowe, ale nowe. Tak. Nowe rzeczy. Tak, planuję też może w przyszłym roku maraton zrobić, jakieś biegi górskie już takie dłuższe. Czyli wszystkiego po trochu. Tak. Zgadza się. Rozumiem, że Świnoujście jest ci znane i pewnie okolice. Tak. Ale właśnie, do którego miejsca mniej więcej znałeś tą trasę? A czy wiesz co, ogólnie rzecz biorąc na Świnoujście znam samego Świnoujścia, tak? Bardziej jak wyjeżdżałem jeszcze z twoją narzeczoną, to bardziej barowo, imprezowo, tak? Czyli do Mielna. Tak, nie, do Świnoujścia samego. A, do Świnoujścia ja samego. Jak jeździłem do Świnoujścia, to tam jeszcze nie było godziny ciszy nocnej. Później jak jeździłem rowerem, to bardziej na stronę niemiecką, Albek. Aha. Uznam, że bardziej jeździłem tam. A mniej tu po polsku. Żona po mnie przyjedzie. Żona po ciebie przyjedzie. Na obiad to... pójdziemy i wrócimy do domu. Okay. No, czyli masz powód, żeby nie jechać rowerem. Jakąś wymówkę masz. Zgadza się. Tak to byś szarpnął. Żony nie zostawię przecież. Nie, no tak, samej na pastwę rowerzystów to się może źle skończyć. No. Okej? Okay. Tak, porządku. Piękny piasek. A jak się ładnie nagrało za to? A, gleba będzie pierwsza klasa. Na YouTube, jak znamy. A tak, mówiłem, że nie zaliczyłem jeszcze gleby. Może się spiałeś wywiadem trochę. Wiesz. Czuję się trochę winny.
czyli trasy nie znałeś, nie. A jak ta trasa, jakby wyobrażenia o niej, jakieś tam miałeś przymiarki wyobrażenia, jak to się z rzeczywistością zbiegło? Znaczy, powiem szczerze, że bardzo bałem się tej części leśnej w okolicy Trójmiasta i na to się najbardziej nastawiłem, tak od strony mentalnej, ale od Ustki do Łeby. To był odcinek, który mnie zniszczył, tak? Ja tego się nie spodziewałem, takiego odcinka. A co cię tam zniszczyło na tym odcinku? Kupa płyt, błocko i na sam koniec, jak się znaczy nie pogoda się może nie załamała, ale gdzieś tak, nie wiem, godzinę przed Łebą zaszło słońce. Zimno się zrobiło. Zimno zrobiło, tak. I to najgorzej, to mnie dobiło już wtedy. No tak, to jeszcze nogi były, chęci były, ale no już niestety nie było głowy. No nie no, zaraz, ale przecież kończysz i to sporo przed limitem, więc... Nie, ale plan był inny. Plan był, żeby wczoraj już być na meczu. Okay. Późno, nie późno, ale żeby być. Ale jednak miałem drugiego dnia plan, żeby dojechać przynajmniej do Władysławowa. I dzisiaj jedziesz właśnie skąd? Dzisiaj jadę z Pruszczek. Z Pruszcz. Tak. Wiesz, z tym dojeżdżaniem na metę za wszelką cenę, to tylko taką przestrogę ci powiem. Gościa niestety tutaj pogotowie zwodziło 10 km przed metą, wiesz? No. Przeszarżował, bez wody, wiesz, chciał dojechać za wszelką cenę. A wczoraj w ogóle, jak byłem już w hotelu, w restauracji i pani mówiła, że ten dzień wcześniej był gościu, to nie był w stanie kaczki utrącić. No. Był tak zmęczony, tak? No. Nie, ja po pierwsze, to jest moje pierwsze. Ja chcę mieć z tego przyjemność. A ja nie wiem, tak jak po tych lasach trójmiejskich, tak bym miał tam zjeżdżać w nocy. Na bardzo dużym zmęczeniu. Tak, to chwila nieuwagi, a tam bardzo dużo skarb było u skoku. I można się położyć. Ja jeszcze tyle, że plusem, minusem jest to, że mam MTBK-a, tak? Jednak ta amortyzacja jakaś jest, ale ludzie to jeździli na gravelka. To tam mogło być już ciężko. No właśnie, w ogóle uważasz, że to dobry sprzęt na taką imprezę? Znaczy, ogólnie myślałem, że tak, ale rozmawiałem, spotkałem też taką fajną parę, którą się tam mijaliśmy parę razy i on powiedział mi, że w zeszłym roku też był na MTB i miał ten sam problem co ja, po prostu tyłek. Jak ja bym miał jeszcze jutro pojechać, to nie wiem, czy pojechał. I mówił, że w tym roku był na gravelku i jechał, to powiedział, że różnica jest niemiłosierna. Ale wiesz, dużo ludzi zakłada lemontkę do MTB. Może to jest rozwiązanie, bo to zmienia pozycję jednak, wiesz? I tutaj i tak jest zaskakująco mało ludzi jedzie na lemontkach, ale powiem ci, że na Wisłach, na Wiśle na przykład, czy na wschodzie, na tych długich wyścigach bardzo dużo ludzi ma lemontki i to często do rowerów MTB przyczepione. No tak. No, trzeba umieć jeździć, że tam się na lemontce. Tak, to trzeba też trochę potrenować. Chyba tak? Trochę potrenować. Żeby się znowu w jakąś awanturę nie wpakować. Tak. No remontka, wiesz, w terenie jest o tyle groźna, że jak polecisz z kierownicą, masz się nadziać, nie? No, znaczy to... problem jest taki, że nie masz hamulcy. Jak no, coś się tak. stanie... Ale tak. Nawet jak, wiesz, masz normalnie, polecisz z kierownicy, to możesz brzuchem się nabić na ten tręt. No ale to już jest inna dyskusja. Czyli wygoda, mówisz, że większa by była raczej. No kwestia siodełka, dobrania, rozumiem. Mnie wydaje, że tak, bo spodenki mam już bardzo dobre. Aha. Kwestia właśnie może jakiegoś siodełka nakładki. No, albo trzeba sobie wyrobić jeżdżąc, tak? No akurat
teraz przygotowuję się do triathlonu. No i nie miałem dłuższych wyjazdów niż 3-4 godziny. Tak? Rowerowy. Tak. Masz na myśli rowerowy, aha. Tak, bo większość to są treningi, tak? Okej. Okay. Uważasz, że to jest w ogóle dobry na debiut? Tak. Tak uważasz? Tak. Właśnie, dlaczego ta trasa? Tak wiele osób mówi, że ona taka przyjazna. A czy dlaczego? Bo raz, że nie jest trudna, przynajmniej z tego co słyszałem od strony nawierzchniowej, w porównaniu, bo tak to na początku oczywiście, jak każdy chciałbym zrobić 1200 Wisłę. Aha. Ale bardzo dużo słyszałem opinii. I dwa, że no jest to 3-4 dni. No jak nie lubisz płyt, bo mówiłeś o płytach, no, że cię zniszczyło, no to Wisłę to masz razy 10. Tak, albo razy dokładnie 20, tak. Więc na początku myślałem o Pomorskiej 500, bo to jest bardzo zbliżone. 500 jest dużo bardziej terenowa, tak jest dużo mniej jednak odcinków po asfalcie. I dużo więcej jest chyba przewyższeń z tego co wiem. Jest przewyższeń i zależy na jaką pogodę trafisz. Tak, pierwsza edycja była w błocie i bardzo ludzi umęczyła, druga była na sucho, to już było zupełnie inaczej. Nie? Tak, no i dlatego wybrałem Baltic Bike Challenge. Okay. Do tego w zeszłym roku była pierwsza edycja, mówię, o, to fajnie, ale mówię, no musiałem się wycofać. A tu właśnie mówiłeś coś, triatlony, te jakoś trenujesz w sposób zorganizowany? Mam plan treningowy z jednostek Fitzgeralda. To jest taki gościu, który układa plany, okay. Ale ogólnie rzecz biorąc robię to dla siebie. Ale bo tak jak mi ktoś powiedział, że on połowicznie trenuje, bo ma plan treningowy, ale się go nie trzyma. A to nie, to ja gdyby nie COVID, którego złapałem 2 miesiące temu, to też w ogóle byłbym teraz na innym etapie niż jestem teraz. A pływanie gorzej, no bo pływanie jest dla mnie najgorsze, bo tak jak jeszcze bieganie, rower jest okej, okay, ale w tym roku tylko 1/4 na triatlonie. W przyszłym roku planuję połówkę Ironmana we Włoszech, to już się... No to grubo. Będę spinał grubo. Tak, to już trener będzie, przynajmniej pływanie. Czyli to traktujesz tak jak trochę taki trening, tak można powiedzieć? No może nie bardziej treningowo, tylko już może żeby odpocząć trochę, bo jednak 16 tygodni treningu reżimowego po 10 jednostek w tygodniu, to jest dużo. I wiesz, już głowa też już nie pracuje. No tak. Pod koniec, jak już 12-13 tydzień wstawałem o 5, żeby robić rower, czy bieganie, to już było ciężkie. Powiedz mi, jak sobie radziłeś na trasie tutaj ze spaniem, z jedzeniem, z tą aprowizacją? Spałeś w łóżku, rozumiem? Tak, spałem w łóżku. A z jedzeniem i z piciem raczej jesteś różnie. W frakcji wożącej czy z frakcji kupującej? Raczej z kupującej. Słodyczy mam dość, na najbliższe chyba miesiąc czasu. Śniadanie dzisiaj wyjątkowo zjadłem w hotelu. A tak to na sklepie, na jakiejś stacji. Plany masz jeszcze ultra na ten sezon? Nie. Już. Nie, na ten mam w czerwcu, mam 1/4 triatlon, a koniec lipca mam Tour de Polonia Amatorów. A, czyli szosa, okej. Okay. Tak. We wrześniu mam jeszcze triatlon w Malborku, który niestety w zeszłym roku nie ukończyłem, bo mi się łańcuch zerwał na rowerze. I nie wiem, może jakąś połówkę we wrześniu czy w październiku. Biegową. Czyli ultra już nie będzie, żadnego. Nie, już. Nie, mówię, ja nie wiem kiedy wsiądę na rower. No to każdy tak mówi, wiesz, a bo w tych ultra jest coś magnetycznego, bo ludzie, wiesz, dojeżdżają do mety, mówią, nigdy więcej, kurwa, kto mnie, a potem wiesz, tydzień po zaczynają szukać następnej imprezy. Nie? To... A to wiesz, to jest tak samo jak pojedziesz na swój pierwszy dłuższy bieg, taki w postaci półmaratonu, tak? Zajeżdżasz na metę, zabiegasz. Nigdy więcej. A za 2 miesiące startujesz znowu. Tak. Tak.
No, tak jest życie, tak trzeba coś robić. Trzeba coś robić, żeby nie zardzewieć, tak? Trzeba mieć jakiś cel też, bo jednak tak jak miałem cel, żeby zrobić tą Baltikę 3,5 dnia, w najlepszym wypadku 3, no i cel się udał, tak? No to super. Wczoraj jak nie wiedziałem, czy będę nocował w lesie, czy nie, to dostałem siły i dojechałem do hotelu. No właśnie, to tam wiele osób mówi, że to jest różnica pomiędzy jechaniem z numerem, czyli w zawodach, a jechaniem na wycieczkę, że tak. Tu jednak musisz cisnąć, masz cele, masz limity, masz wszystko i... Dokładnie tak. A wycieczka to wycieczka, wiadomo, może się rozłazić. Możesz się tu zatrzymać, nikt się nie spieszy, a tu jednak limit może nie jakiś wybitnie ciężki, ale jednak zawsze jest, tak? Mhm. Dziękuję ci za przemiłą rozmowę. Ja też dziękuję bardzo. Wjeżdżasz do Krynicy. Na razie, cześć. Powodzenia, jakiś epicki odmach poproszę do kamery. Trzymaj się. Cześć. Cześć.